Większość z nas dobrze wie, że dzięki odkupieńczej śmierci naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty możemy dostąpić zbawienia z czystej Bożej łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Odkupieńcza śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu jest fundamentem naszego zbawienia. To jest coraz mniej popularna prawda. Dzisiaj głosi się coś innego, twierdzi się, że jeżeli ktoś jest dobrym człowiekiem, a nawet nie jest chrześcijaninem, jest dobrym muzułmaninem, hinduistą, buddystą czy judaistą, to przez to, że jest dobrym człowiekiem, spełnia wiernie nakazy swojej religii, może być zbawiony. Ale apostoł Paweł napisał w liście do Galacjan, że nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus daremnie umarł. Chrystus nie musiałby w ogóle umierać, przychodzić na ten świat, gdyby ludzie mogli być rzeczywiście dobrzy w oparciu o własne starania, o własne uczynki, o własne dokonania. Byłoby to zupełnie zbyteczne. Każdy mógłby postępować według swojego kanonu wiary i słusznych jakichś zasad etycznych i to by wystarczyło. I z tego zdajemy, myślę sobie, sprawę i odrzucamy stanowczo tego rodzaju doktryny, jakoby czyjaś ludzka dobroć mogła człowieka zbawić. Zresztą ta ludzka dobroć to jest rzecz bardzo względna, uzależniona w ocenach ludzkich od kultury, od jakiejś tradycji i tak dalej, więc po prostu jest to bardzo ruchomy piasek, zupełnie niepewny. Nie zawsze jednak, choć jesteśmy ugruntowani w ewangelicznej wierze, zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele to kosztowało Syna Bożego i co Go zaprowadziło na krzyż Golgoty. Jeszcze rzadziej rozmyślamy o tym, jakie powinno to znaleźć odzwierciedlenie w naszym życiu. To, co go tam prowadziło, ta motywacja, te pobudki, te zachowania. Warto będzie zatem pokrótce omówić te sprawy z Biblią w ręku. Omówimy takie główne cztery cechy w oparciu o list do Filipian, drugi rozdział od 3 do 11 wersetu, znany fragment, ale spróbujemy spojrzeć na niego świeżym okiem i zastanowić się, jakie to ma powiązanie też z nami i z naszym życiem. List do Filipian, drugi rozdział od 3 do 11 wersetu. Apostoł pisze do tych chrześcijan, którzy już mieli pewne zalety, mieli pewne plusy, można powiedzieć, jako chrześcijanie. Była w nich jakaś zachęta, jak mówi werset pierwszy, jakaś pociecha miłości prawdopodobnie, wspólnota ducha, współczucie i zmiłowanie. I zależało mu, żeby byli też jednomyślni, mieli tę samą miłość, byli zgodni, ożywieni jednomyślnością. I od wersetu 3 wyjaśnia to bliżej. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, który jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jak widzimy, powodem przedstawienia postawy, zachowania Chrystusa jest to, że nie wszystko jeszcze było w porządku w Kościele, nie wszystko dzisiaj jest w porządku w Kościele, nie wszystko w naszym usposobieniu jest jak należy. Między innymi tu jest taka myśl, żeby w pokorze uważać jednych nie nawet za równych sobie, ale za wyższych od siebie. To jest dość ważne wymaganie. I żeby nie interesować się tylko własnymi sprawami, co mnie dotyczy, co jest dla mnie korzyścią, ale też dbać o to, co jest pożyteczne, co jest dobre dla naszych bliźnich, dla naszych też braci, szczególnie i sióstr w Chrystusie, dla domowników wiary. Dlatego Paweł zwraca uwagę na Chrystusa, który chociaż był w postaci Bożej, to jak mówi dokładniejszy przekład, nie uznał za przywłaszczenie swojej równości z Bogiem. To znaczy, ta równość z Bogiem była dla niego całkiem naturalna. Pamiętajmy, że Chrystus od samej wieczności, jako syn jedyny Ojca, jedyny naturalny syn, ma całą pełnię bóstwa, całą pełnię boskości.
Z jego strony to nie jest żadna grabież, on sobie nie uzurpuje tej boskości. To jest naturalna rzecz, ona do niego należy na mocy natury. Jest jedynym odwiecznym Synem Bożym, który mógł o sobie powiedzieć: ja i Ojciec jedno jesteśmy, kto mnie widział, widział i Ojca, co do natury jest w pełni równy swemu Ojcu. I co jest ciekawe, mimo że był w takiej postaci Bożej, to jak czytamy w wersecie 7, wyparł się samego siebie. Inaczej dokonał samozaparcia się. Co to oznacza? Czy to oznacza, że miał jakieś wady, jakieś złe cechy, których musiał się zaprzeć? Tak jak w naszym przypadku to jest. Nie. On nie miał nic w sobie złego. On jest takim, że nawet mógł powiedzieć swoim przeciwnikom: któż z was może dowieść mi grzechu? On, w nim nie ma grzechu. Apostoł Piotr pisał, że nie znaleziono zdrady w ustach jego. On nie ma grzechu. Natomiast na czym polegało to zaparcie się samego siebie? Na rezygnacji ze stanowiska w niebie, pełnego chwały, pewnego boskiego majestatu i przyjęcia postaci człowieka na wcieleniu. Na tym głównie polegało, że Syn Boży nie utracił swej boskości przychodząc na ziemię, ponieważ boskość jest niezmiennym atrybutem, którego nie sposób utracić. On dalej był Bogiem, ale za zasłoną swego ciała i nie zawsze ukazywał tę swoją boskość. Przyjął tak naprawdę drugą naturę, naturę ludzką. Także możemy o Chrystusie powiedzieć, że tak jak w 100% jest Bogiem, tak też i w 100% jest człowiekiem. Ma i naturę Bożą, i naturę ludzką, jako Syn Boży wcielony. I co jest ciekawe, że nie zawsze ujawniał swoją boskość, ale z niej nie zrezygnował. Ona się przejawiała w różnych okolicznościach. Na przykład, gdy uciszył sztorm na jeziorze, gdy przebaczył grzechy paralitykowi, gdy mówił: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. To znaczy, że nie obowiązuje mnie przestrzeganie szabatu, tak jak i Ojca, który podtrzymuje cały wszechświat nawet w sobotę swoją potężną mocą. I ja tak samo robię. Więc przy pewnych okazjach ukazywał tę swoją boskość, ale generalnie przyjął na siebie też ograniczenia ludzkiej kondycji. A więc był zmęczony na przykład, był spragniony, miał cechy ludzkie, z wyjątkiem grzechu, jak mówi list do Hebrajczyków. I to zaparcie się samego siebie polegało właśnie na takiej rezygnacji z siebie na rzecz woli Ojca. Przyjęcia woli Ojca za swoją. Psalm 40 zapowiadał, że kiedy Syn Boży pojawi się na ziemi, powie: oto przychodzę, aby pełnić wolę Twoją, Boże mój. I tak było. Chrystus, aby wypełnić ojcowski plan, a Bóg Ojciec jest autorem zbawienia, uniżył się i właśnie zaparł się samego siebie, przyszedł na ten świat, aby nas zbawić i wywyższyć Ojca. I teraz zastanówmy się, jakie to ma odniesienie do nas. Dzisiaj może trochę nietypowo chcę potraktować ten wykład słowa, bo chciałbym się odnieść do innych też fragmentów, nie tylko bezpośrednio listu do Filipian. I gdy zajrzymy do Ewangelii według Łukasza, to przekonujemy się, że w naszym przypadku także wymaga się samozaparcia. Ewangelia według Łukasza, 9 rozdział, od 23 wersetu. Zobaczmy, co mówi Pan Jezus. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. W naszym przypadku samozaparcie oznacza rezygnację z tego, co jest największym wrogiem Boga i naszym, to znaczy z naszego samolubnego ja. My się rodzimy już z wielką skłonnością do samolubstwa. Nawet małe dzieci, nawet jeszcze w kołysce, już są małymi grzesznikami. Już próbują dyktować, narzucać, już próbują rządzić. Kiedyś popularny zespół brytyjski śpiewał: każdy chce rządzić światem. I tak jest. Każdy chce tu być najważniejszy, moje zdanie się liczy, moje pragnienia, moje dążenia.
Więc jest coś takiego w człowieku, że ma to samolubne ja i ono jest beznadziejnie zepsute. Księga Jeremiasza to ja obrazuje sercem, że serce jest przewrotne, zepsute ponad wszystko inne. Któż może je poznać? To jest smutny stan, to jest ta zła nowina, od której zaczyna się dobra nowina. I właśnie to samolubne ja nie zabiega o chwałę Bożą i o pożytek bliźnich, tylko o własne egoistyczne korzyści, często nie przebierając w środkach. To ja musi zostać ukrzyżowane wraz z Jezusem Chrystusem. Potrafi ono nawet służbę Bożą zamienić w pozoranctwo i obłudę, mające na celu własny, samolubny interes. I to jest tragiczne, że to ja niekontrolowane, niekrzyżowane może tak stać się wybujałe, że może być popchnąć człowieka do najróżniejszych haniebnych i niegodnych chrześcijanina czynów. Słowo Boga na przykład nie wypowiada się przychylnie o ludziach usiłujących ciągnąć zyski z pobożności. Chociaż głosiciele Ewangelii zasługują na to, aby mieć wsparcie w głoszeniu Ewangelii, to jeśli ktoś głównie kieruje się żądzą zysku, pełniąc jakąś służbę dla Boga, to taki człowiek nie podoba się Bogu. W pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, werset 5, powiedziano o pewnych ludziach: ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. 3 rozdział mówi o biskupie, że ma być niechciwy na grosz, werset 3. A z kolei o diakonach, werset 8, że nie mają być chciwi brudnego zysku. I to są namacalne sprawy, że samolubne ja może prowadzić do naprawdę niegodnych zachowań, także chrześcijan. Tak samo Słowo Boże negatywnie mówi o tych, którzy chcą się procesować z innymi chrześcijanami. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, werset 1 mówi: czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? I werset 7. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Także widzimy, jak to ma praktyczne zastosowanie, że zaparcie się samego siebie pozwoli uniknąć niepotrzebnych konfliktów. Rezygnacja, gotowość nawet do poniesienia szkody, byle był pokój, byle nie mieć rozszarpania, rozerwania, byle nie walczyć ciągle z jakimiś pozbawionymi skrupułów osobnikami, dla których zysk jest najważniejszy. A dlaczego Chrystus wyparł się samego siebie tak naprawdę? Sięgnijmy głębiej jeszcze. Uczynił to z czystej miłości do Ojca i do nas samych jako ludzi. I Ewangelista Jan napisał, co Pan Jezus powiedział w 15 rozdziale, zapisał to, 12 i 13 wersecie. Ewangelii Jana, 15 rozdział, 12 i 13 werset. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Weźmy taki prosty przykład. Dlaczego matka spędza noc przy chorym synu, opiekuje się nim, przykłada mu jakieś kompresy do głowy gorącej, gdy ma gorączkę? Bo kocha tego syna, tak? Czy to może być córka? A dlaczego Chrystus zdobył się na nieporównywalnie większe poświęcenie, ofiarowując samego siebie? Bo nas umiłował. I umiłował nas jeszcze wtedy, gdy nie byliśmy tego godni. On nie szukał za to jakiejś korzyści, jakiejś nagrody od nas. I autentyczne chrześcijaństwo podobnie nie może się zadowolić niczym mniejszym. Samolubne ja grabi do siebie, ciągle motywując się jedynym pragnieniem. Co ja z tego będę miał lub miała dla siebie? Bezinteresowna miłość do Boga i do bliźnich skłania do naprawdę świętej służby, wolnej od pragnienia własnych egoistycznych korzyści. I tego nas uczy Chrystus przez swoje poświęcenie, przez swoją miłość. I odpowiedzmy na tę miłość tak, jak apostoł Jan apeluje w 3 rozdziale od 16 wersetu 1 listu. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Czy mamy taką miłość, żeby być gotowym umrzeć jeden za drugiego? Ale może dzisiaj nie ma takiej potrzeby, ale czy jesteśmy gotowi wesprzeć kogoś materialnie?
17 i 18 werset. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Popatrzmy, jak miłość Chrystusowa ofiarna może wpłynąć na nas. Może uświęcić życie nas, naszego Kościoła, naszych rodzin, że będzie w nas więcej miłości do innych, nie samolubnej, czystej, nie szukającej czegoś w zamian, nie skarżącej się, nawet gdy ktoś będzie niewdzięczny wobec nas. Takiej miłości potrzebujemy. I taka miłość może spowodować, że nasze chrześcijaństwo będzie bardzo zachęcające, bo chrześcijaństwo ogólnie jest w kiepskim stanie. Chrześcijaństwo na Zachodzie umiera. I trzeba powiedzieć, że tylko chrześcijanie pełni miłości Chrystusowej, pełni ofiarnej miłości, gotowi do zaparcia się samych siebie, gotowi do nawet niewygód, żeby tylko uwielbić Boga swoimi czynami i pomóc innym. Tylko takie chrześcijaństwo, które jest żywe, wiara dynamiczna, wiara czynna w miłości, jak mówi Paweł w liście do Galacjan, 5 rozdział, werset 6, tylko takie może pociągnąć szczere osoby. Bo chrześcijaństwo skostniałe, które robi problemy z jakichś drobiazgów, nikogo nie zachęci. W Szkocji na jednym seminarium doszło do ogromnego zgorszenia, bo jeden z wykładowców powiedział, że można śpiewać też hymny. Oni cały czas nauczali, że tylko psalmy wierszowane można śpiewać z któregoś tam wieku. Więc on taką rewolucję wprowadził. Takie chrześcijaństwo nikogo nie pociągnie, a może nawet być kpiną dla ateistów i dla innych przeciwników chrześcijaństwa. Więc widzimy, że to musi być żywe chrześcijaństwo, pełne miłości, żywego słowa, które przekłada się na życie. Teraz idźmy dalej. W liście do Filipian, 2 rozdział, werset 7, czytamy, że Pan Jezus przyjął postać sługi. Co to znaczy? W Ewangelii według Mateusza Chrystus jeszcze zanim ofiarował siebie za grzeszników, wytłumaczył to, jak ma być w Kościele. Mateusza, 20 rozdział, od 24 do 28. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. Dlaczego się oburzyli? Bo każdy chciał sobie ciepłe gniazdka łowić w Królestwie Bożym. I wtedy Pan Jezus tłumaczy. Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Są jeszcze inne takie teksty, które zwracają uwagę, że wielkość chrześcijanina to jego tak naprawdę usługiwanie. Obecnie w Kościele ciągle słyszymy w różnych kościołach słowa, ogólnie mówię o kościołach ewangelicznych, przywódcy i przywództwo. Bardzo często używane słowa. Zobaczmy, czy Pan Jezus używał takich słów bardzo często? Raczej mówił o sługach, o usługiwaniu. Nawet doszło do tego, że taki John Maxwell, ekspert od przywództwa w zakresie biznesu, korporacji, wykłada też dla chrześcijan przywództwo, tylko zmienia wtedy terminologię. Bierze podobne notatki, tylko zmienia terminologię, żeby tłumaczyć pewne rzeczy dotyczące skutecznego przywództwa. Pamiętajmy, że tak naprawdę chodzi o usługiwanie. Chodzi o to nawet nie, żeby te słowa brzmiały sługa, usługiwanie, ale o normalne życie w Kościoła, gdzie jesteśmy gotowi wziąć na siebie nawet skromne prace, byle tylko przyczyniać się dla wspólnego dobra. Weźmy Pana Jezusa. Było pomieszczenie, w którym brakowało gospodarza. Nie było sług, którzy by obmyli stopy uczniom. A co Pan Jezus zrobił? Właśnie to zrobił. Niedługo przed ostatnią wieczerzą umył stopy swoim uczniom, wziął na siebie najniższą funkcję. Więc nie jest wcale wstydem w Kościele na przykład wyczyścić toaletę. Nie jest wstydem usługiwać, jeżeli chodzi o kuchenne sprawy czy jakieś inne. Każda służba jest potrzebna. Pamiętam brata Rona Robertsa, z którym miałem okazję się poznać. Nie wiem, czy on jeszcze w ogóle żyje. On był z misji wśród trędowatych w Nepalu. I on wspominał, że mieli w swoim kościele w Richmond pod Londynem taką siostrę starszą, która po prostu przez wiele lat robiła dobry jabłecznik. Wszyscy to doceniali, że podczas agap ta siostra zawsze wiernie wykonywała taką pracę. Najskromniejszy, najmniej zdolny chrześcijanin jest potrzebny w dziele Bożym. Każdy może coś wnieść, a te osoby, które fizycznie nie mogą pomóc, to modlitwami mogą wnieść. Modlitwa
skromnej osoby, szczerej, oddanej Bogu, także takiej, która jest pozbawiona już sił fizycznych, która nawet uklęknąć nie może, ponieważ ma już spracowane, zmęczone kolana, ale może się modlić do Boga, do Pana Jezusa, modlitwa za innych może wiele uczynić. List Jakuba mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Także każdy jest potrzebny i każdy może przyjąć postać sługi na wzór Pana Jezusa. Weźmy z Niego wzór. Nie dążmy do tego, żeby korony mieć na głowie, żeby już teraz panować, jak Koryntianie, jak Paweł im mówi, i wy już panujecie, wy już królujecie. Nie, dążmy raczej do tego, żeby być skromnym, żeby być gotowym służyć innym. A różnie można służyć. Kogoś może nawet ucieszyć samotną osobę telefon, budująca rozmowa, zainteresowanie się. Starsze osoby, warto się zorientować, czy nie mają jakichś potrzeb. Może trzeba im jakieś sprawy w urzędach pomóc załatwić. Dzisiaj jest, można powiedzieć, tak jak tytuł jednego opracowania, że nie jest świat dla starszych ludzi. Młodzi myślą, że starsi się na wszystkim znają, na internecie, na innych sprawach i że wszystko sobie poradzą. I niektóre starsze osoby nie nadążają nad postępem technicznym. Zastanówmy się, jak moglibyśmy takim pomóc, kierując się tym samym duchem usługiwania, który miał Chrystus. Może właśnie trzeba zaopatrzyć daną osobę w jakiś sprzęt grający, bo słabo czyta, i żeby sobie odtwarzała, a tyle jest nagrań dzisiaj z Biblią, odtwarzała sobie Biblię. Wiele jest możliwości. Pragnienie szuka możliwości, a niechęć szuka wymówek. Jak ktoś nie chce służyć, zawsze znajdzie wymówkę. A kto pragnie służyć, zawsze znajdzie możliwość usłużenia innym. Weźmy teraz kolejną cechę Pana Jezusa, werset 8 z listu do Filipian 2 rozdziału, pokora. Mówiliśmy już z wersetu 3 wynika, że my nie mamy uważać jedni drugich za równych sobie, ale nawet za wyższych od siebie. List do Rzymian, 12 rozdział, werset 10 mówi, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Dzięki pokorze potrafimy dostrzec zalety innych, choćby się od nas bardzo różnili. Ja niedawno napisałem artykuł o wielbieniu Boga wspólnie w zgodzie i pokoju. I napisałem na przykład o tym, że chrześcijanie różnią się nieraz teologicznie. Mają odmienne poglądy mieszczące się w ramach historycznego chrześcijaństwa, ale się różniące. Więcej nieraz w tych sporach jest ognia niż światła i traci się niepotrzebne energię. Jeżeli nie zgadzamy się z jakimś bratem, popatrzmy na jego zalety, na jego oddanie dla Boga, na jego oddanie dla modlitwy, dla Kościoła, dla Słowa Bożego, na to, jak prowadzi rodziny, że po prostu jest dobrym bratem w Chrystusie, a niekoniecznie skupiajmy się na różnicach w poglądach, bo to do niczego nas nie zaprowadzi. Tym bardziej, że nie mamy jakiejś jednej instancji, która by ostatecznie rozstrzygnęła, tylko tak można to rozumieć. Tak jak katolicy mają papieża, który im tam rozstrzyga te doktryny, ostatnio mają trochę kłopot z Franciszkiem, bo trochę tak zaczyna chodzić od pewnych starych rzeczy, które były do tej pory w Kościele katolickim. My nie mamy takiego jednego papieża, mamy Słowo Boże. Mamy też świadectwa, jak chrześcijanie żyli, w co wierzyli w pierwszych wiekach. Mamy wyznania wiary i teologie systematyczne. Ale w każdym razie musimy nauczyć się szanować zdanie innego brata, nie uważać go za niemądrego, że trochę inaczej coś rozumie niż my. W takim duchu pokoju. Oglądamy czasem w telewizji, jak zaproszą polityków z kilku opcji, jak oni się tam żrą, że dziennikarz nie może nad nimi w ogóle zapanować, nad tym towarzystwem. Po prostu wychodzi jeden chaos, jakiś kociokwik, jak to się popularnie mówi. A my jako chrześcijanie powinniśmy umieć spokojnie, bez większych emocji, z Biblią w ręku, porozmawiać. Nawet o tym, co nas dzieli, z szacunkiem dla drugiej strony i zawsze pamiętajmy, żeby dostrzegać te dobre strony u innych, nawet jeśli się jakoś tam różnimy. Poza tym pokora pozwala też uznać, że niekoniecznie moje rozwiązanie, jakie ja proponuję jakiejś sytuacji w Kościele, jest najlepsze. A może ja się mylę, a może inny brat jest mądrzejszy. Chociaż jestem starszy, to może młody ma dobry pomysł, może Bóg nim się posłużył. Mamy przykład Elichu, który był znacznie mądrzejszy od trzech przyjaciół Hioba i dużo lepiej doradził, dużo lepiej powiedział. On był, można powiedzieć, przedmówcą samego Pana Boga, po nim już tylko Pan Bóg poprawił. Więc widzimy, że i młodszy człowiek może coś mądrego powiedzieć i warto też młodego nieraz posłuchać. Więc widzimy, że pokora jest bardzo ważna. Pokora powoduje, że jesteśmy gotowi przyjąć radę,
nawet napomnienie. Gotowi jesteśmy wysłuchać krytyki, jeżeli ktoś tak nam zwróci na coś uwagę. Jesteśmy w stanie to przyjąć, nie obruszać się. Tak jak psalmista mówił, że sprawiedliwy, gdy mnie karci, to jest jak olejek na głowę, przed którym moja głowa wzdrygać się nie będzie. Także karcenie ze strony sprawiedliwego człowieka może nawet być dobrodziejstwem. Tak powinniśmy traktować. Pamiętamy może króla Dawida. On był w zasadzie absolutnym monarchą. Strasznie zgrzeszył. On był w ogóle oddany Bogu, ale niestety pofolgował sobie. Właśnie to samolubne ja, o którym mówiliśmy w pierwszym punkcie, to grzeszne ja jego stało się wybujałe. Jego pragnienia nie były kontrolowane i do strasznych rzeczy to doprowadziło. I wierzcie mi, jeśli nie będziemy krzyżować własnego ja, może to też taki, można powiedzieć, taki chwast powstać w naszym życiu. I o co chodzi, że przyszedł do niego Natan, prorok, tak? I opowiedział mu pewną historyjkę. I powiedział, ty jesteś tym człowiekiem. I co zrobił Dawid? Pokutował. Napisał Psalm 51, uniżył się. I był świadom, że przeciwko przede wszystkim Bogu zgrzeszył. Bo to, że człowiek nam zwraca na coś uwagę, to pamiętajmy, Samuel usłyszał od Boga, nie tobą, ale mną wzgardzili, abym nie był królem nad nimi. Czasami człowiek może być wysłannikiem Bożym, który nas napomina, nam coś podpowiada. Potraktujmy to poważnie. Przejdźmy do może czwartego i ostatniego punktu. Właśnie kolejna cecha Pana Jezusa, która zaprowadziła Go na krzyż, bo już mówiliśmy o zaparciu się samego siebie, o przyjęciu postaci sługi, o pokorze, czyli uniżeniu. Ale jeszcze jedna rzecz jest w wersecie 8. Był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Jesteśmy zbawieni dzięki posłuszeństwu Chrystusa. Niektóre przekłady oddają fragmenty z listu do Rzymian i z listu do Galacjan, że jesteśmy zbawieni nie przez wiarę w Chrystusa, ale przez wiarę Chrystusa. I tak niektórych wersetach w liście do Galacjan i w innych miejscach niektóre przekłady oddają to i bibliści piszą, że w tych miejscach nie tyle chodzi o wiarę Pana Jezusa, bo On zna Boga Ojca, ile o wierność. Bo jednym ze znaczeń słowa wiara jest, greckiego pistis, jest wierność. Także jesteśmy zbawieni dzięki wierności, dzięki wiernemu posłuszeństwu Chrystusa, że On przeżył to życie w absolutnym posłuszeństwie Ojcu. I to było warunkiem takim niezbędnym, żebyśmy byli zbawieni. Jego posłuszeństwo, nie wiem, czy sobie to uświadamiamy. List do Rzymian 5:19 tłumaczy to bardzo jasno. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. I tutaj list do Hebrajczyków pokazuje, że także i od nas wymaga się posłuszeństwa, żebyśmy mogli być zbawieni. List do Rzymian na wstępie mówi, że narody mają być przywiedzione do posłuszeństwa wiary. Czyli wiara i posłuszeństwo chodzą ze sobą w parze. To takie papuszki nierozłączki. Prawdziwa wiara rodzi prawdziwe posłuszeństwo. Fałszywa wiara jest nieposłuszna, jest nieowocna. Hebrajczyków 5:9 mówi, 5 rozdział, werset 8 i 9. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Choć to dziwnie brzmi, ale chodzi o to, że jako człowiek okazał posłuszeństwo Ojcu. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Dla kogo Jezus jest sprawcą zbawienia wiecznego? Dla posłusznych Jemu. I rzecz jest w tym, żebyśmy uczyli się pełnego posłuszeństwa Bogu i Chrystusowi. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, 3-6. Tam apostoł tłumaczy, że trzeba poddać wszystko pod posłuszeństwo Chrystusowi. Wszystko w naszym życiu, w naszym myśleniu. Przeczytajmy drugi list do Koryntian, 10 rozdział, 3-6. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Chrystus był posłuszny Ojcu. My mamy podbić
naszą myśl posłuszeństwo Chrystusowi. A czasami tak nie jest. Walczymy cielesnymi środkami, na sposób ludzki. Popadamy w jakieś konflikty, w jakieś problemy. Na sposób ludzki załatwiamy pewne sprawy, bo tak się wydaje pragmatycznie, tak się wydaje mądrze. Ale my mamy walczyć duchowymi środkami. I wszystko poddać pod posłuszeństwo Chrystusowi, także nasze myśli. A jest zawsze pokusa, drodzy bracia i siostry, by nasze myśli gdzieś tam biegały za filozofiami ludzkimi, za schematami, które obowiązują w tym świecie, które nazywa Słowo Boże żywiołami tego świata. Nie mamy się nimi kierować, one są zgubne. Całą pełnię mamy w Chrystusie, wszystko mamy w Chrystusie, cała pełnia boskości. I wszystko, co potrzebne, a wszelkie skarby mądrości i poznania są w Nim. Apostoł Paweł pisze, że byli gotowi, jako apostołowie, do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Celem było całkowite posłuszeństwo. I uświęcenie polega na tym, że coraz bardziej nasze życie i nasz charakter jest podobny do Chrystusa. Coraz więcej dziedzin naszego życia jest w pełni posłusznych Chrystusowi. I o to właśnie chodzi, żeby nasze życie było poddane Chrystusowi. Także, drodzy bracia i siostry, omówiliśmy różne sprawy. Omówiliśmy oczywiście to, że bez fundamentu, jaki położył Jezus Chrystus, żadne uczynki człowieka religijnego, także chrześcijanina, nie mają sensu. On jest fundamentem naszego zbawienia. Jeśli przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus daremnie umarł. Jakiekolwiek prawo, także prawo kościelne, także przykazania Nowego Testamentu, jeśli przez cokolwiek, co człowiek sam z siebie mógłby zrobić, mogłoby być sprawiedliwość, niepotrzebna byłaby ofiara Chrystusa. To jest fundamentem, ale w oparciu o to uczymy się od Chrystusa, z Jego pobudek, co Go zaprowadziło na krzyż Golgoty, jacy my mamy być. Chrystus zaparł się samego siebie, przypomnijmy, ale nie było to nic złego. Po prostu wyzbył się swego wielkiego majestatu niebiańskiego, boskiego, nie tracąc boskości i przyjął ciało ludzkie. Stał się człowiekiem bezgrzesznym, owszem, ale podlegającym także ludzkim jakimś ograniczeniom, jak zmęczenie, głód, pragnienie. Także przyjął na siebie ograniczenia ludzkie i także cierpiał w ciele, jak wiemy, był biczowany, krzywdzony, opluwany, w różny sposób znieważany i w końcu straszliwa śmierć, jedna z najbardziej okrutnych kar, jakie kiedykolwiek wymyślono na krzyżu. On się zaparł czegoś dobrego. Natomiast my musimy, jak już mówiłem, zaprzeć się czegoś złego, naszego samolubnego ja, które niekontrolowane może prowadzić do złych rzeczy, do samolubnego nawet działania w Kościele, do wielu złych rzeczy i czynów, które mogą naprawdę nas odciągnąć od Boga i przynieść wielką Jemu hańbę, wielką ujmę Jego imieniu, dać złe świadectwo w oczach też świata. Więc dlatego ukrzyżowanie własnego ja, zaparcie się samego siebie, przyjęcie miłości Chrystusowej do swego serca, kierowanie się tą bezinteresowną miłością do Boga i do bliźnich, to jest niezbędna rzecz. Chrześcijaństwo autentyczne wymaga pełni autentycznej miłości Boga i bliźniego. Bez autentyzmu, bez pełnej szczerości ono nie ma sensu ani racji bytu. Przyjęcie postaci sługi, o którym mówiliśmy, to gotowość do usługiwania w Kościele. W każdej postaci, w każdej formie, w każdej możliwości i wszędzie być gotowym, być uczynnym, być życzliwym. Pan Jezus był gotowy służyć, nie wywyższał siebie, był gotów oddać życie na okup za wielu. My bądźmy też gotowi do poświęceń dla innych, do służby, do tego, żeby nie myśleć, kto mnie obsłuży, ale komu ja mogę w jakiś sposób usłużyć. Trzecia rzecz, o której mówiliśmy, to pokora. Dzięki pokorze dostrzegamy zalety innych, współpracujemy z nimi w duchu pokoju. Bez pokory nie jest możliwe funkcjonowanie Kościoła w dobry sposób. Posłuszeństwo, ostatnia rzecz, to jest także niezbędne wymaganie. Wiara prowadzi do posłuszeństwa. Wiara jest posłuszeństwem tak naprawdę, poddaniem się Chrystusowi, prawdziwa wiara. I kiedy jesteśmy Mu podlegli, będziemy też podporządkowywać Mu nasze myśli, słowa i czyny, aby były Mu poddane, bo On jest w końcu naszym Panem. Przyjęcie Jezusa za Zbawiciela to poddanie Mu się jako Panu. Że to nie jest opcja, to jest konieczność.
I że pokuta, nawrócenie, skrucha, jakbyśmy nie nazwali, nie jest opcją, ale koniecznością. Także apostołowie głosili wiarę czynną w miłości, wiarę, która rodzi dobry owoc. I pomyślmy o krzyżu Golgoty, że krzyż Golgoty, ofiara Chrystusa, jego zbawienie, to nie jest coś takiego, co zostawia człowieka dalej takim samym, jakim był. Apostoł Piotr napisał, że to wszystko zrobił, abyśmy my dla sprawiedliwości żyli. I rzeczywiście prawdziwe przyjęcie Ewangelii do swego życia, Chrystusa, prowadzi do nowego, odrodzonego życia. Ale to życie trzeba pielęgnować. Trzeba o to dbać. Dlatego gorąco was zachęcam, bracia i siostry. W tym okresie świątecznym, jeżeli mieliście jakieś zaniedbania na skutek pracy zawodowej i jakichś innych spraw, powróćcie, wykorzystajcie ten czas do gorliwszego szukania Ojca i Pana Jezusa w modlitwie. Proście o Ducha Świętego. Skupcie się więcej na Słowie Bożym. I odnówcie dobre zwyczaje, żeby w waszych rodzinach, w waszym osobistym życiu było Słowo Boże, była modlitwa, były rozmowy o Bogu, o Chrystusie, o Ewangelii. Niech Bóg nam w tym dopomoże, abyśmy brali przykład z Pana Jezusa, byli wdzięczni za to, czego dokonał, ale żeby to było widoczne w naszym życiu, żeby nikt nie mógł nam powiedzieć, nie widać po was, żeście odrodzeni. Amen.